Ziona robi. Jedzie. Dał radę. To co, Paweł, mogę przetestować tego potwora? No pewnie. Podjazd zrobię. To może telefon schowaj, bo... Z blekiem to nigdy nie wiadomo, wiesz. A ty pancerną masz tą ramkę, no. Widzę. Taka na budowę się nadaje. Taka na budowę, i telefon czysty, nie? No. Zakurzona, a... Gdzie kupiłeś tą ramkę? U nas w Norsach, w tym na Poznańskiej tam. Aha. Punkt tam na te, do telefonu. I to hermetycznie, czy pada, czy nie tego, i zobacz, telefon nawet kurwa nie ma. No. A to jak ją... Ale fajnie, że mi kasę zostawiłeś jeszcze, wiesz? Jak to było teraz? Kurde. Kasper pewnie zostawił na tym. Thank you.
fajnie ta szerokość, fajnie się trzyma. MT-07, no mocniejszy, no, tak czy tak. MT-07 mocniejszy. No to na pewno. Dwójką podjeżdżaj, bo trójką trzeba naprawdę tu mieć szybkość. Widziałeś, nie? Musi być i na stojąco. Ale dwójką, jak trochę szybciej pojedziesz, to jeszcze łatwiej ci będzie wjechać, będzie fajnie. No, trójką już wjeżdżałem tutaj na ten. Tak, no. Trójką czy dwójką tam daj radę, no wiadomo, to do no, MT-07. Ale wiesz co, myślałem, że będzie miał więcej mocy. Ja ci powiem, że to jest też wina silnika tutaj. Ten silnik nie jest w 100% taki, jaki powinien być. No. Jeszcze go tylko przetestuję, jak będziemy wracać na asfalt, go tak delikatnie spróbuję go podnieść, no. I zobaczę, jaka jest różnica od wtedy do teraz. Na tyle i oś sobie wjechałem. Zamiotłem wszystko.
pojechać na Biały Bór ponownie. To by było fajnie. Jak ekipa? Kto tu daje paliwo?